Siema, siema, zaczynamy placementa. Lecimy bardzo standardowo, bo waj. Oczywiście chcemy wygrać jak najwyżej. Także tylko i wyłącznie sprawdzone piki. Mamy tutaj do invade'a troszeczkę lepszy chyba taki, ale nie ma jakiegoś tam super first blooda. Raczej nie. Tego nie było, placemencika. Spokojnie sobie czekamy. I ulubiony krzaczek. Nasz ADC śpi chyba. Śpi, na pewno śpi. No my już niestety lecimy w stronę blue. Ten ADC dalej jedno i to samo. Także przykro. No cóż, słaba pomoc ze strony naszego bota. Nasz ADC jest oczywiście nieosiągalny w dalszym ciągu. Bierzemy sobie taką potunię. Bot zdecydowanie bardzo mocno osłabiony. Będziemy mieli dość taką wystarczającą ilość życia, żeby podejść na bota właśnie w tym momencie. Awkowała, wróciła do gry, ale ja już mam trzeci level. Oni mają drugi. Słabo to wygląda. Widzą mnie na wardzie. Nie widzą, widzą. No, co za słabia. Jezus. Co za tragedia. Jeszcze flashnąłem, a ona mnie dobiła z tego. Straciłem blue. No i oddałem killa na bocie. Mega słabo. Wybitnie. No, to dopiero pierwsza akcja, także... Master traci czas. Tak na moje to wygląda, że to jest strata czasu tam przez Mastera. Może jakiś tutaj, ale to jest taki duże ryzyko, bo ja tracę dużo tutaj. Zastanowałem go odpowiednio, ale... Niestety nie mieliśmy już na tyle obrażeń, to była taka troszeczkę strata czasu. Nasza DC, 5 farmy, także... Także kręci się na grubo, dobrze, że red stoi chociaż. No, ładnie się clearuje, bardzo przyjemny tą waj. Mamy bardzo małą szansę na zgankowanie tego Mundo. Mała szansa, że skończy się to profitem. Pójdziemy może troszeczkę na mid. Master jest na pewno w swojej dolnej dżungli, tak mi się przynajmniej wydaje. Pozbierałem sobie exp.
tutaj takie delikatne kombo w nią, w niego, żeby nie czuł się zbyt pewny siebie. Myślę, że tyle wystarczy. Całkiem przyzwoicie. Wychodzi nam ta dżungla. Mam taki plan, podejść na mid bądź na bot. Dużo czasu do blue jeszcze. Oczywiście smajtujemy, bo do niczego na razie nie przyda, innego nam się ten smite. Mid padł, ja sprawdzam wardy, no i będzie podejście na bot. Kolarepka. Master idzie w naszym kierunku. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się. No nie udało mi się. Boże, kolejne w ogóle. Bardzo mega sub zagranie z mojej strony. Za głęboko wszedłem. Mega słabo. Nie układa się ta gra. Zdecydowanie. Bardzo mało zabraknie do zabicia tego Thresha. No niestety. Niedługo szósty level. Miejmy nadzieję, że to nas troszeczkę poratuje. Master bardzo podobnie z farmą do mnie. Jednak nie wyglebał się dwa razy. Tak już dużo lepiej. Szósty poziom. Kurczę, niestety tutaj widać mnie. Ten Vladimir jest bardzo ciężki do zagankowania mimo wszystko. No gdyby Echo spróbował go chociaż zasunować, to mielibyśmy jakąś szansę, ale na razie się jakoś nie kwapi. Solo go zabił, mówiłem, że możemy go zdejmować normalnie. Ojej, zepsułem to, tak podbieram tego reda. O Jezus, nie zesmajtowałem reda, tylko zesmajtowałem mastera. No kurde, twoja pieprzona mać. Po prostu nie rozumiem tego, dlaczego ta gra musi się tak układać. Muszę iść na bot, w końcu użyć ultimate'a. Tym razem chciałem powiedzieć, że tym razem bez większych problemów, no ale oczywiście z problemami, ale na szczęście udało się użyć killa i w końcu wykorzystać tego ultimate'a. Dokładnie, pięknie, 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 pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Ach, no niestety wywróciła się, no trudno. Mamy double buffa. Chociaż żebym go zesmajtował. No trudno, dobra, ale koma killa.
To było dla mnie ważne, żeby jak go dostał, tutaj już było mi tak troszeczkę egal, czy zginę, czy nie. Myślę, że nie ma tutaj co rżnąć głupa, no i będziemy tak pomalutku się tutaj, że tak powiem, do gry przywracać. Ten master wyprzedził mnie dużo z farmą i to jest tylko i wyłącznie problem, ale ja mam 2 kile, 2 asysty, nie jest źle, myślę, że jest na razie dobrze. Jeżeli on będzie tracił czas na smoka, to dla nas tym lepiej, bo my nie chcemy tego smoka. Wolę sobie sfarmić dżunglę. Tutaj cały czas zerkamy na mid. Tak właśnie jak myślałem, on brał tego smoka. Dobrze, jak na razie spoko. Tutaj widzę, że na midzie coś się wydarzyło. Jest ulti od tego? Nie ma ulti od Echo. Jaka suka. No i pięknie. Troszeczkę się przeliczył. Ten master też się zaraz przeliczy, bo ja mogłem go zrobić, mając dostępnego smite'a. Nie był to problem. Nasz bot upadł w straszny sposób. Mogłem iść na top. Mogłem na luzaku iść na top, a teraz... Master. Tam miałem killa, mogliśmy zabić tego Mundo, no ale trudno. Wysprzątam swoją dolną dżunglę. I może jakieś podejście na mid, aczkolwiek widzę, że tutaj jakiś delikatny chasing. No i Master ginie pięknie, no to ja idę do dżungli na dół. Spróbować, może tutaj została jeszcze jakaś farma do zebrania. Trochę bieda. Takiego urdzioszka zostawimy. No i jakieś podejście będzie na bot chyba. Z mojej strony. Tak, nawet tego pragną. Widzę, że... mega. Kurde, co ja w ogóle pierdoliłem? Jezus Maryja, sam wszedłem pod wieżę, no nie wierzę. Jezus, dlaczego ta waj poszła w ten sposób, kurwa! Jakim w ogóle prawem, jak ja kurwa stałem tu, kliknąłem tu i ona kurwa poszła tędy. Ja pierdolę, kurwa jebana mać. W momencie, kiedy ten gank na bot był, kurwa, no... Wystarczyło tam wejść i zabić. Kurwa mać! Tutaj widzę mega szansę na counter gank, on nie zbaitował. Wejdą w niego? Mam taką nadzieję. Combo, piękne combo. Nawet nie musiałem używać Q. Także luzik. Tutaj dwa killce dla Ekosa. Jak najbardziej zasłużone. No i ja oczywiście będę tutaj zabierał dżunglę, nie?
Jeszcze na szybko. Dlaczego te Q się użyło? Jaki bezsens. Nie mam kurwa zielonego pojęcia, czemu tak się stało. Mają tam mega problemy na bocie, ale ja chcę te blue koniecznie. Jest, także super. Spodziewa się, może chyba mi się wydaje, że on dostanie te blue, ale to jest niemożliwe w tym momencie. Dogoniłem go troszeczkę z farmą, także luzik, arbuzik. Robimy kurde Elo Heraldzioszka. Zabiłem go. Będzie normalnie. Pięknie go trafiłem. No i on go pięknie zeżarł. Urgot w mecie, czy jaki chuj? Nic nie. No to lecimy sobie z tym heraldzioszkiem. Mamy Shina, także mamy też dobry push. Lecimy mocno, puszujemy tylko ile się da, jak najmocniej. Bang! Uważamy, żeby nie uderzyć tego Wladimira z Q. Delikatnie ich tutaj robimy. Master dostaje ode mnie w prezencie Red Smite'a na mordę i wygina śmiało ciało. Ja tutaj jeszcze chciałbym tego Mundo bardzo z Q dosięgnąć, ale się nie da już. Szkoda. Mam dostępne jeszcze jedno Q, żeby tutaj wspomóc swoich, że tak powiem, współtowarzyszy. Shonsona nie dała się złapać przez huko, przez huka. Jednak tutaj pojawia się problem w postaci takiej, że Tasak Mundo do, że tak powiem, dochodzi celu i nasz sojusznik zostaje zesolowowany, był nim Urgot, no i ja już tam miałem egal, czy padnę, czy nie, mam wyjebane. No i wbiłem się, żeby pomóc, bo taka jest moja tutaj rola, żeby zawsze trafić Q, zawsze tam dać o dobre obrażenia z combo. No i tutaj tak zbejtowani troszeczkę zostali, także ewidentnie można uznać, że tutaj fajnie się ułożył dla nas ten teamfight. Ja oczywiście kupuję Staraka, bo w dalszym ciągu chcę tutaj już grać jakby, że tak powiem, agresywnie. Moje obrażenia na ten moment są wystarczające, mi się wydaje. I ogólnie lecimy dalej, kurde, tutaj ostro dżunglę napierdalać, no. Nie trafiłem, szkoda. Czy on ma zamiar zabrać tego blue? I'm sorry, bro. Ja lubię bardzo mieć 40% odnawiania i no niestety, ale blue i ten regeneracja many, no niestety, ale dla mnie musi być. Nie ma innej opcji. Smoczek bardzo nieatrakcyjny, ja bym rzekł, no ale trzeba wziąć, jak już ten Urgot bierze. To chuj, następny bardzo atrakcyjny. Mam nadzieję, że będziemy w stanie go wywalczyć. Tutaj widzę w chuj bait. Mogliśmy ich na lajcie robić. A nie, Master się wziął za naszego ADC. No i szkoda, bo ona tutaj nie miała za bardzo jak się kurde obronić. Zmarnowałem kurwa wszystko i nawet nie mam asysty, czajcie. W chuj dobrze.
No, nawet Urgo to zauważył i mnie ten. I mnie zbeształ. Rozpoczynając kurwa ten. Ja też mam obrażenia, zobaczcie, ja też mam obrażenia. Możemy na spokojnie tam wchodzić. Mam też Red Smite'a. Możemy kurwa na spokojnie wchodzić. Eko zjebie pierdolony. Kurwa, gdzie jest twoje ulti? Gdzie jest twoje wuty? Zjebie jebany. No nie spodziewałem się tam czwórki, kurwa, ale... Ale myślałem, że zaraz za mną wejdzie, bo miał obrażenia, że... Eko ma w chuj obrażeń przez swoje Q i później w połączeniu z E cofa się. Później jednak przeciwnicy mają mało życia, może wrócić z ulti. Ten Eko nie potrafi grać. To nie była akcja na pewno. To nie była akcja na pewno jego akcja wymarzona też. Może potrafi, nie wiem, nie będę go cisnął. No ale kurwa nie popisał się. Możemy się tam na moje wpierdolić od razu, tylko żeby kurwa ten Urgot kogoś przerzucił chociażby. Chociaż kurwa kogoś jednego. Takiego mastera sobie zultuję, bo tam dwóch naraz doszło to wszystko. Chodzi mi o ulti. Moje ulti zastunowała nie tylko jedną osobę, tylko dwie, bo jeszcze odepchało Thresha. Także nalajcie. No Jezus Maryja, no nie wiesz, że padłem, że mnie tak ograł ten trash. Dobry trash. Jest z mojej strony greedy, ale chciałem jakiegoś fajnego killa sobie zabrać, takiego, ten... Bad player. No chuj tam, bad player, niech będzie. Bad player. Kurwa. X, kurwa, D. Patrzcie, nie mówiłem, ten Eko ma wystarczająco obrażeń. Mogliśmy wbijać kurwa w chuj. Bardzo późno puszczone W z jego strony. Pójdziemy sobie na bocika. Zbierzemy tą farmę. Bardzo chętnie ją przytulę. Odrobiłem całą farmę do Mastera. Mam lepsze statystyki. Bank. Tak się nie udało zebrać, no trudno. No ale... Dżungla? Chyba dżungla jak na razie. Ten bot mocno przebuszowany. Teraz Eko idzie zabrać sobie farmę, ale niestety ja ją biorę. XD. Dziwko. 2 minuty do tego. Do zajebistego Diagona. Jakim jest kurwa Infernal. Wyjebany w kosmos. Taka wizja nam się przyda na pewno. Tutaj jakiś teamfight ostry się rozgrywa. Ja tutaj powarduję sobie smoka. Zarzucę sobie takiego warda. Normalnie się tam wpierdalam, kurwa. Wyjebano. XD, nikt za mną nie wleciał, kurwa, jebańce pierdolone. No nikt, kurwa, nikt. Nikt w ogóle za mną nie wleciał, kurwa. Eko zwastował swoje ulti, jak mnie wkurwia. Co to są za w ogóle jakieś popierdolce, ty? Ja się wbijam, kurwa, 100% normy, a oni, kurwa, ja nie wiem. A on, what the fuck, why, ty? Jesteś po prostu pizdą, gościu. No, widzę, kurwa, dziurę, wchodzę. A nie, tak jak ty. Bruda zjebany. Patrz go, teraz się, kurwa, obudził, ty. Jeszcze fokus Wladimira, którego jest najtrudniej, kurwa, ze wszystkich tam dopierdolić, bo ma W znobione, które, kurwa, na pewno dojebie, kurwa, wszystkich. I nie trafisz. I Urgot, kurwa, carry game. Wyjebali ich na ten.
Na latarnię trzeszaj, chuj. Ta sona, ja pierdolę. Mamy podejście dobre pod smoga, także wyjebane. O to w sumie tak naprawdę chodziło teraz w tej minucie, żeby mieć dobre podejście, kurwa, pod tego Infernala. No jest dobre podejście pod Infernala, jeszcze go kurwa zakosimy, zara i chuj. XD. Dobre podejście pod Infernala, zaraz go zakosimy, zaraz i chuj. Pies pizda ocet w chuj, dobra. 1000 kurwa w grąpa. Wyjebane. Bang, bang. Into the room. I know you want it. Sprawdzamy wardzioszki. Patrz, teraz ta sona się kurwa rozbrykała w chuj. Normalnie, kurwa. Dobrze było, bo oddzieliłem ten mastera od reszty teamu, ale kurwa znowu nikt nie wszedł. Little bit more aggressive, I think, man, and it will be enough. Like now. Do you know what I mean? Jest bardzo, bardzo spóźnione ulti od tej MF-ki. Ale gra jest bardzo prosta, jest tampowa. Z racji tego, że właśnie kurczę, oni dają nam wchodzić na legalu, kurwa, patrzcie, zobaczcie, Business Inhibitor i wyjebańce. Wyjebańce mamy. XT. Nie wiem, YOLO, kurwa, se zagram. YOLO se zagram, typu, kurde. I to już taki bardziej stomp, bo to tak jak wiadomo, jak to wygląda na bronzie, kurwa. Teraz wszyscy byli z przodu, będą się cofać do tyłu, ja będę szedł do przodu. Ja jeszcze będę chciał napierdalać, zginę i oni skończą. Taki kurwa będzie finał. Zabieramy sereda, chuj wyjebane. No chyba, że oni się teraz na chasingu wypierdolą. No i tak chyba zrobią. No strasznie słabo tutaj mój team wchodzi. No kurde, przecież to już dawno mogliśmy to na lajcie ograć, kurwa, jakbyśmy wszyscy tam weszli. Bez Sony. W sumie racja trochę. Trochę Rambo wyszło w chuj. XD robią kurwa Barona tym. Ta Sona ich może opierdolić normalnie. Zagrała kurwa ulti w tom. No aczkolwiek przerwała im w sumie. Ta Sona jaka kurwa jest roztańczona, ty. Zresetował się Baron. Chuj z Barona, ty. Ja tam idę freję, że dojdę szybciej. XD. Paczek, kurwa, zapierdalam. Na chuj jej ten kaktus. Typowa kurwa, no, brązowa jebana. Typowa kurwa brązowa blać. Tego też mi zabierze. Typowa kurwa brązowa jebana blać. No i chuj wam w dupę. Wyszło kurwa całkiem przaśnie, moim zdaniem. Chciałem mu zabrać, ale chuj, mówię, dobra. Nie zdążyłem.
X, kurwa, D. Sona, Kerry i chuj. Sona to może mi, kurwa, wysłać bona z dupy. Co najwyżej. Sona się nadaje, kurwa. Tarcia chrzanu. Patrzcie, kurwa, ten taniec. 6-21. 6-2-21. GG, kurwa, ty, bo Sona kieruje, ty. A nikt owaj nie napisze. Kurwa.